tutaj zrobić. Śląsem jest, choć teraz! Który ucieka na czasem pozycję Balcerowski sam. Teraz dopiero do łyko. Marna! I gol! Nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym momencie. Paniała piłka! I będzie! Będzie przyłożenie dla Majna! Witamy w kolejnym odcinku, już siódmym programu z innych, a ten programu, który nadajemy prosto z ośrodka sportu i rekreacji w Szabnie Zdroju. Oczywiście najważniejszych to prowadzić. Tym razem jesteśmy w pełnym składzie, czyli Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. Zaczynamy. Przed kolejką 14 odsłona. No. Czas leci. Czas leci, tak. Czas leci, a my dalej tacy młodzi. Dobrze, panowie. Sponsorów również. Panowie, może zaczniemy, Kuba, od tego, co transmitowałeś w weekend, czyli od naszych górników w futbolu amerykańskim. Tak, już myślałem, że znowu powiesz o chłopcach w kaskach, ale tym razem się powstrzymałeś. Albo, że się Bielawa lubi z Minersami. Tak. Słuchajcie, no... Ostrą polemikę mieliście dwa tygodnie temu. Było fajnie, no, to trzeba przyznać. W każdym razie jedno, co mi utkwiło w pamięci, to, że zapowiadaliśmy wtedy, że ten mecz będzie ciekawy i że mogą dziać się rzeczy wielkie. Powiedziałbym nawet historyczne, bo zadziały się rzeczy wielkie. A byłeś i widziałeś. Tak, na żywo transmitowałem. Ja słyszałem ekscytację do mikrofonu Jakuba, przejdzie do historii na pewno. No, który z naszej trójki chyba jako jedyny zna na wylot zresztą zasady futbolu amerykańskiego. Bo ja byłem na kilku meczach tutaj jeszcze na Ratuszowej. Fajnie. Piękne zdjęcia wychodzą, bo sport mocno ekspresyjny, ale tak też ci kiedyś prosiłem, żebyś mi wytłumaczył, ty mi tłumaczyłeś, a ja kiwałem głową, że nic nie rozumiem. Także... Ale to dobrze, to szkoda, że po bułgarsku. I po grecku. I po grecku, tak. Słuchajcie, no ale to było naprawdę wydarzenie, już nawet pomijając to, że nie rozumiecie tych zasad, za co jak się punktuje, to łatwo się nauczyć, ale zakładając, że powiedzmy wiecie o co chodzi w duchu sportu, prawda? Grasz po to, żeby wygrać, punkty za coś tam zdobywasz. Mecz dzielony na cztery kwarty z przerwą między drugą a trzecią, tak jak w koszykówce, gdzie jest pierwsza, druga połowa spotkania. Półfinał Mistrzostw Polski w dziewięcioosobowym futbolu amerykańskim. Półfinał, czyli mecz o wejście do ścisłego finału, o walkę o złoto. I mamy dobre wieści. No, bardzo dobre. Pierwsza kwarta, nerwy, dużo lepsza gra gospodarzy. Druga kwarta, no fenomenalna gra gospodarzy, nie wiadomo co się dzieje z drużyną z Wałbrzycha. Ale im bliżej końca tej drugiej kwarty, końca generalnie pierwszej połowy spotkania, to zaczyna się dziać coś zupełnie odwrotnego do oczekiwań miejscowych kibiców. Bo Mateusz Szklarkowski robi jedną akcję, potem robi drugą akcję, no i nasz rozgrywający nagle daje drużynie takiego, wiecie, taki impuls, ducha do walki. Dosłownie i przenośni kopa. Kopa, tak. No brakowało mi tego słowa akurat. Przyłożenie 6 punktów, nie udało się zdobyć punktów z akcji bonusowej. Do przerwy, co jest ważne, gospodarze prowadzili 20-6. W ogóle w pierwszej fazie meczu zdobyli tyle punktów, że prowadzili 20-0. No, mało prawdopodobne byłoby wtedy, żeby ktoś uwierzył, jak to się skończy. Ale nawet jak wspominałeś, prezes Bielawianki powoli już się nosił z zamiarem zamawiania autokaru na mecz finałowy w Zielonej Górze. Z tym, że nie Bielawianki, a Bielawa Ouls, czy też Ouls, jak ty mówisz. Przepraszam, tak, oczywiście, ale Bielawy, tak. Bielawy. Sów z Bielawy, tak, Bielawa Ouls. Sów z Bielawy, tak. Generalnie teraz poprosiłbym, żebyście zobaczyli wszyscy, jak ten mecz wyglądał w skrócie, który dla was przygotowałem. A potem opowiem dalej o tych rzeczach, bo tam też w zdaniu, na końcu tego skrótu jest pewna sentencja, którą warto posłuchać, bo ona tak jakby wyjaśnia, co dalej się działo. Twoja sentencja? Tak jest. Okay. Sam wymyśliłem. Alleluja. I do przodu. Bielawa Ouls, Miners Wałbrzych, półfinał Mistrzostw Polski, Polskiej Futbol Ligi, dziewiątek. Gospodarze, po tym przechwycie już w biegu agresywnie tutaj prawą stroną starałem się, ajaj! Najwięcej punktów zdobywa się, gdy zawodnik atakuje właśnie w taki sposób, gdy ta piłka jest zagrana do przodu, piękne podanie! Paweł Sołtysiak znalazł tutaj daleko z przodu, Oskara wypycha.
No ale to też oznacza, że muszą być bardziej skoncentrowani, bardziej konsekwentni, tak jak teraz w tym momencie, doskonale. O każdy centymetr boiska, o każdą piłkę i tutaj za to teraz jest doskonale w obronie. Postawa gospodarzy, którzy sprawili sporo radości swoim kibicom. I teraz dobrze, Wypych łapie piłkę, ma tutaj bardzo dużo miejsca, przedziera się, ale jest też i powalony już przez dwóch, trzech graczy z Wałbrzycha. Stoimy teraz tak naprawdę przed takim bardzo istotnym fragmentem tego spotkania. Sołtysiak sam, a mówiłem chwilę wcześniej, że on tak potrafi i pewnie teraz zaskakuje tutaj wszystkich, jest przyłożenie. Raz się dali oszukać i teraz muszą gonić wynik. 6-0 dla Ols i ta piłka przechwycona. Świetne podanie Pawła Sołtysiaka i szansa na przyłożenie. I będzie zaraz touchdown. Będą kolejne punkty. Drugi raz w tym meczu Bielawa zdobywa punkty po przyłożeniu. 12-0 prowadzą gospodarze. Muszą trafić do bramki. Pomiędzy tymi żółtymi tyczkami, tak zwane widły. No i teraz już było to zdecydowanie lepsza próba. Potrafiły to po prostu odwrócić na swoją korzyść. Dobre zagranie, tylko nikogo nie przechwycili tu gospodarze i mają szansę na punkty. Świetnie teraz tutaj w tej sytuacji zachował się. No, zagotowało się tam teraz, nerwy puściły. Miejsca w polu punktowym, czekając na podanie od Pawła Sołtysiaka, albo może właśnie Paweł Sołtysiak zagra zupełnie inaczej i poda piłkę dopiero w tym momencie w pole punktowe. Punkty zaliczone przez sędziów. 19 mają już na koncie gospodarze, 0 po stronie Miners, jednak tym razem już lepsza próba, piłka trafia do celu. Krótko. Tym razem jednak inaczej, dobra okazja, szansa dla Miners, ponownie świetnie tutaj to zrobił Mateusz Szklarkowski. Czy też może tym razem Mateusz Szklarkowski spróbuje, zaryzykuje, będzie bieg jeszcze trochę do przodu, jeszcze teraz tutaj prawą stroną, doskonała kolejna próba tego zawodnika rozgrywający. Szukać sposobu na grę teraz goście Szklarkowski i jest udana akcja i są punkty. Dla Miners Wałbrzych, doskonałe, długie zagranie Szklarkowskiego. Piękna zauważyć, a teraz proszę, kolejna świetna akcja, Miners w ataku i jest tutaj niesamowicie duże zyski yardowy. Trenerski tej drużyny, Szklarkowski, jest touchdown czy nie? Nie będzie chyba teraz przyłożenia. Jeszcze raz Szklarkowski, krótko, teraz tutaj bardzo dobry pomysł, lewym skrzydłem Miners, ponownie, tym razem już skutecznie, jest przyłożenie. I póki co grają goście za 2 punkty, jeśli to się uda i chyba tak jest, 2 kolejne punkty dla Miners Wałbrzych po tej akcji. Szyć się z punktów, ale musi to być precyzyjne, krótko i już wszystko jasne, będzie tutaj zatrzymana ta akcja. Demolkę w szeregach obronnych przeciwnika, a może zupełnie inaczej i będziemy ponownie tutaj oglądać taką akcję jak przed kilkunastoma minutami. Szklarkowski, sam tutaj Szklarkowski, zatrzymany bardzo blisko 10 yarda. Początku spotkania, za to Sowy się zatrzymały. No i teraz tutaj jest sytuacja jasna, jest remis w tym momencie. Tak jeszcze wytrzymali to psychicznie i przechwyt Miners, ojej, ale tutaj się wydarzyły rzeczy wielkie i Miners z przyłożeniem kolejny raz kapitalnie w obronie. Paweł Pradel, on zdobywa teraz punkty dla zespołu z Wałbrzycha. Ta akcja została zakończona, tutaj jednak nie było kopnięcia, a próba gry za 2 punkty. No, co się dzieje w Bielawie? 2 punkty dla Miners Wałbrzych. Chciałyby przebyć daleką drogę. Szklarkowski i teraz Miners z punktami. Kolejne przyłożenie. Ulala, co tutaj dzisiaj wyprawia Mateusz Szklarkowski? Bielawskimi Sowami. Olsy muszą teraz
robić wszystko, by spróbować to odrobić. Już teraz przechwyt! Przechwyt! Miners Wałbrzych ponownie przechwytują piłkę daleko do przodu. Albo spróbować zrobić takie zamach i biec z piłką. Strata! I jest przechwyt! I Miners Wałbrzych z kolejnym przyłożeniem. I to jest po prostu rzecz, która dzisiaj będzie w Wałbrzychu omawiana do późnych godzin nocnych. Jeśli ktoś uwierzyłby, że tak ten mecz będzie wyglądał w momencie, gdy Sowy prowadziły w tym spotkaniu 20 punktami, pewnie byłby tutaj uznany za szaleńca. Działo się. O, panie. O, panie. Jakbyśmy tak obstawiali na Bukmacherze, jak opowiadasz w tych swoich sentencjach, to byśmy dzisiaj tutaj, kurczę, nie musieli... Goście nie traktowali cię jako maskotkę przynoszącą szczęście? Goście? Tak, wiesz co? Czyli Wałbrzyszanie. No tak, bo trudno właśnie, bo mecz w Bielawie, rzeczywiście. A ja też i bardzo dużo tych meczy z Sową pokazywałem w trakcie całego sezonu, nie tylko teraz, bo i w poprzednich latach, więc czasami będąc tam, to czułem się jakbym był sam gospodarzem tego obiektu, ale generalnie fakt, no wiesz co, no nie wiem czy jako maskotka, cieszyli się, że jestem. Chłopaki też dużo mi opowiadali o tych przygotowaniach do meczu, przed meczem jeszcze, z prośbą, by nic nie mówić, bo to miała być niespodzianka, by mieć szansę pokonać Bielawę, no i rzeczywiście tak to wyszło, ale wiecie, ze stanu 0-20, zagrać taki mecz, by wygrać go 40-20, to jest tak naprawdę knockout w tej drugiej części spotkania, trzecia kwarta, nie? Szczególnie. To tak jak Bartek już wspominał o tym, że Jakub jest maskotką przynoszącą szczęście, to ja proponuję panowie, że Jakuba musicie koniecznie zabrać ze sobą na chwilę, a tu od razu przygotuję materiał dla redakcji. Była taka propozycja od razu po meczu. Jeszcze dokładnie tego samego dnia, jak tylko informowałem, że skrót z meczu już jest gotowy, ale publikuję go dopiero na drugi dzień po to, by jeszcze troszeczkę potrzymać niepewności, jak to wyglądało. No niestety akurat tego dnia, gdy będzie rozgrywany finał, on jest w Zielonej Górze, tam miejscowa Watacha będzie podejmować Miners Wałbrzych. Ja niestety jestem w Wałbrzychu mocno zajęty, to jest dzień siatkówki. Dzień, w którym i MKS, i KPS rozgrywają swoje mecze ligowe. Oba mecze będą transmitowane, więc niestety nie rozdwoję się, chociaż fajnie byłoby się tak sklonować i pojechać zobaczyć to spotkanie. To swoich chłopaków zabieram. No jeszcze jakby oni wygrali ten mecz, to myślę, że byłaby fajna wycieczka. Nie, no powiem wam, tak jak po meczu rozmawiałem z Damianem Zitkowskim, też byłem zawodnikiem, obecnie jednym z członków zarządu. Będąc w tej komentatorce, komentując to spotkanie, musiałem przez pewien moment, wiecie, zachować zimną krew i przynajmniej próbować nie cieszyć się, gdy Miners zdobywali punkty, bo dużo osób z Bielawy patrzyło na mnie wtedy tak trochę wilkiem w momencie, gdy tam padły te okrzyki Miners przyłożenie, nie? No bo jednak byli trochę niezadowoleni. Jak wynik pokazuje ci brazylijscy? Zespół Minersów jest drużyną mocno nieprzewidywalną, dlatego tak. Moje pytanie, Kuba, do ciebie jest jako fachowca. Co dalej? Z jakimi szansami jedziemy do Zielonej Medal, Góry? Tak? No, wiecie, srebrny już mamy. Srebrny już jest, tak. To już jest mega sukces. Wiesz, tego jakby nie patrzeć, młodego mimo wszystko klubu na mapie sportowej. No to prawda, wiesz, powiem w ten sposób. Wszystko jest możliwe, bo oni sami w to uwierzyli. W rundzie zasadniczej grali w Zielonej Górze, przegrali tam to spotkanie i to tak niestety Watacha okazała się zbyt mocna. I to było widać na boisku, ale wtedy też tej drużynie tak czegoś brakowało. Przyszły mecze pod koniec rundy zasadniczej tutaj w Wałbrzychu, które podbudowały drużynę. Ja pamiętam, bo transmitowałem też na żywo ze Stadionu Kusocińskiego mecz Miners Grizzlies z Gorzów Wielkopolski i do przerwy też Grizzlies z Gorzowa prowadzili to bardzo wysoko, dominowali na boisku. No i wydawało się, że Miners nie mają żadnej szansy. Ale też w drugiej połowie, trzecia, czwarta kwarta to był popis gry i zdemolowali wtedy swoich rywali w Wałbrzyszanie. I od tego czasu ta drużyna zaczęła wygrywać nawet zespołami teoretycznie lepszymi od siebie. To parafrazując przysłowie znanego polityka, nasi Minersi to są prawdziwi mężczyźni, bo nieważne jak zaczynają, ważne jak kończą. No 18 listopada. Tak, 18 listopada. Chcesz jechać? Załatwię ci miejsce w autokarze. Nawet możesz swoją panią zabrać. A to już zabrać. Jest czas winobrania? Tak, myślę, że to by się dało załatwić. Możesz jechać ze swoją panią, bo tam dla wszystkich kibiców Miners będzie miejsce. Nie wiem tylko, czy lubi taki sport. To jest sport, jak powiedziałeś, ekspresyjny. Zdarzają się kontuzje. W tym meczu z Grizzlies Mateusz Szklarkowski miał uraz barku. Nie grał potem przez jakiś czas. A tu dziś, w niedzielę, to co on zrobił
został zresztą wybrany MVP spotkania. Moja pani jest lekarzem, więc myślę, że tutaj można tych ewentualnych urazów połączyć kwestie. Ale sorry chłopaki, ja naprawdę uwielbiam tę dyscyplinę sportu. To jest coś tak ekscytującego, oglądając to, jak oni na tym boisku walczą i zdobywają punkty. I to oszukiwanie się nawzajem, kto kogo przechytrzy, będąc przy piłce, czy podam, czy pobiegnę. No tutaj to zrobili fenomenalnie Mateusz Klarkowski, młody chłopak, który w sumie tak naprawdę nigdy się nie uczył na rozgrywającego. Okazuje się być rozgrywającym z krwi i kości, bo myśli na boisku. A to myślenie sprawia, że przekłada na punkt. A ja bardzo lubię kreatywnych zawodników, którzy pokazują coś więcej. No to za 2 tygodnie, za 1,5 tygodnia, za tydzień. Już teraz chyba tak? Tak, za tydzień. Liczymy na niespodziankę, czy no może nie niespodziankę. Ja ci powiem, tu tak jak w przypadku w meczu teraz w Bielawie, czy wcześniej w Wałbrzychu, tym barażowym o półfinał, Miners mogą, nic nie muszą, bo to rywal musi udowodnić. Bo rywal jest po prostu faworytem tego meczu. Oni muszą to udowodnić. Watacha musi ten mecz wygrać. Tam nikt nie myśli, że będzie inaczej, nie? No ale Miners naprawdę potrafią, pokazali już, że potrafią i jeśli tam się okaże, że zagrają swoje, kto wie jak będzie. Wszystko jest możliwe. Ja wierzę w sukces, a jak będzie, no to mam nadzieję, że porozmawiamy o tym już przy kolejnym spotkaniu. I być może tutaj gdzieś któryś z chłopaków pokusi się o to, żeby chociaż nam pokazać, jak ten medal wygląda. Właśnie fajnie, że mamy kolejny medal, bo już możemy mówić, że mamy, bo przecież mamy srebro. Tak, a to jest historyczny sukces. Mistrzostw Polski, bo tak. też pomyślałem sobie o retro lidze. Chyba 2 sezony temu i brązowy medal Czarnych Lwów w Wałbrzych. Także... Tylko widzisz, tutaj jest jedna zasadnicza różnica. Od 2 sezonów futbol amerykański w Polsce jest sportem, który podlega Ministerstwu Sportu i już to druga rzecz, a co jeszcze ważne, może niekoniecznie w tej chwili o tym mówimy głośno, nie skupiamy się jeszcze na tym, ale już było draftowanie, już były pierwsze spotkania takie wiesz, testowe, już są drużyny wybrane, już za chwilę ruszy liga specjalnie przygotowana pod kątem rozwoju futbolu flagowego, który stał się sportem olimpijskim i we Wrocławiu będzie specjalnie organizowana liga. Trochę więcej szczegółów na ten temat powiem następnym razem, bo do tego muszę się naprawdę mocno przygotować z tego względu, że tam są pewne detale, które do tej pory nie były nam znane. Dzisiaj to jest wszystko prowadzone. Później ma się to przełożyć na rozgrywki ligowe, w których będą występować drużyny, tak jak Miners Wałbrzych. Na tę chwilę 4 zawodników z Wałbrzycha, drużyny Miners, trenowanych tu w Wałbrzychu, zostało wybrane do tego draftu i wystąpią w tej takiej 4-drużynowej lidze, która ma być czymś w rodzaju scoutingu dla tej, to jest Liga Europejska, to jest też ważne, żeby wiedzieć, czymś w rodzaju scoutingu tych najlepszych zawodników właśnie futbolu flagowego. Szanowni Państwo, dajmy zatem Kubie czas i szansę, żeby za tydzień znowu nam przedstawił jakieś konkrety z futbolu amerykańskiego, ale już bardziej na ogólnopolskim, a nawet europejskim poziomie. No zgadza się. Wodociągi Wałbrzych, nasi siatkarze ulegli niestety. Tak? Wodociągi mówisz? Ja ci powiem znowu pani... Nie powiedziałem wodociągi? Tak, powiedziałem wodociągi? No bo dobrze powiedziałeś, zaczynam od pań, tylko to od są siatkarki. Pan, ja przepraszam najmocniej. Tak, szanowny panie, przepraszam za najmocniej. Oj, muszę z panią Krystyną porozmawiać, ona tutaj nam już ostatnio zwróciła uwagę, że... Jesteś... Że kolega myli pojęcia. Tak. Jesteś... Nie, myślałem, że od panu zaczniemy. Przepraszam bardzo. Nie wiem, znowu nie czytaj scenariusza, ale na marz napisane. Wyświetliłem to sobie dopiero teraz. Ale właśnie. Widzicie, tak to jest właśnie z Pawłem. Ma napisane jak byk. MKS, Chełmiec, Wodociągi Wałbrzych. No. Dobrze, panowie, dobrze. Było miło, ale ja się nie gniewam. Dobrze, kurwa. Gorzej z paniami. Opowiadaj. Tak. No, ja nie widziałem na żywo, bo tylko fragmenty, bo to też można było zobaczyć w internecie. Silesia wygrała z Chełmcem 3-1. Po meczu walki. Tak. Ale tego się tak trochę spodziewaliśmy, już rozmawialiśmy. Nie, ja ci powiem właśnie, że nie. Ja liczyłem na to, że Chełmiec wygra. Ja byłem wręcz przekonany, że Chełmiec tam pojechał podbudowany wygraną tu w Wałbrzychu i pokaże swoją moc. Pierwszy set wygrany do 21. Wydawało się, że dalej pójdzie dobrze.
drugi przegrany tak dosłownie na styku i to chyba zaważyło, bo potem pod tym gdzieś mentalnie coś musiało się stać, bo nie wierzę w to, że drużyna, która gra dobrze, nagle 25-16, słuchaj, przegrywa seta. Różnica dwóch klas. Tak, i potem ten ostatni set już jesteś na musiku, prawda? I to już różnie może się zdarzyć. Dekoncentracja podczas meczu? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba wiesz, takie trochę podłamanie tym, że się nie udało tego drugiego na 2-0 wygrać. To też jest, pamiętajmy, siatkówka żeńska, więc tutaj też troszeczkę z tymi emocjami jest inaczej niż panów. No i z czego się cieszysz? Śmiej, no. Dobrze, ja się nie śmieję, tylko że tak patrzę w tabelę, przed sobą mamy Barycz, a chyba to będzie taka... Ale nie Barysów. Nie, Janków Przygocki. Janków Przygocki to jest drużyna w zasięgu naszych planów. Znaczy ja uważam, że każda drużyna, z którymi gramy w lidze, jest w zasięgu, bo my mamy mocny zespół, tylko że podejrzewam, że to ta kwestia trochę tej młodości mieszanej z rutyną czasami sprawia, że ta młodość nie zawsze, wiecie, emocjonalnie jest w stanie dorównać jakości gry tych doświadczonych zawodniczek. Może się uda tutaj między, przepraszam Ci, wejdę słowo, zaprosić trenera Olczyka, może opowiada nam trochę też o tych rozgrywkach i jak to wygląda z jego perspektywy. No, trener Marek Olczyk na pewno ma dużo do powiedzenia. Jest osobą taką, która potrafi wiele rzeczy przekazać, tak nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale tej takiej, wiesz, ludzkiej wiedzy, która często bardziej nam leży na sercu niż konkretnie to, jak, co i dlaczego się stało na boisku w danej akcji, prawda? No, niby zajmujemy czwarte miejsce, ale jednak to miejsce troszeczkę tak tutaj zafałszowuje. No tak, no bo ta strata do liderów taka jest dosyć pokaźna. Znaczy wiesz co, no, do Silesii Częstochowa na pewno wygrała wszystkie 5 spotkań. I wygrała też z tymi zespołami, które są w czubie tabeli, bo wygrała na przykład z Wolejem Mysłowice, Tanysa też niestety nie dała rady, my też nie daliśmy rady, to wygląda trochę tak, jakby nam odjechała, ale pamiętaj, że to jest jednak dopiero 5. kolejka za nami. Pamiętam sytuację, gdzie w zeszłym sezonie Nysa do samego końca była na pierwszym miejscu, wydawało się, że nikt nie jest w stanie ich dogonić, w ostatnim meczu przegrała i spadła na trzecie miejsce, nie awansowała do półfinału, nie mogła grać dalej, awans do pierwszej ligi, gdzie to też był jakiś tam cel tego zespołu. Ja tutaj przede wszystkim uważam, że trzeba zdobywać punkty we wszystkich tych spotkaniach, gdzie jesteśmy faworytem i walczyć o punkty we wszystkich tych meczach, w których no, możemy wygrać, a wcale nie musimy, tak jak teraz to w Mysłowicach się okazało, prawda? Tak. Natomiast generalnie wcale nie pojechaliśmy tam na straconej pozycji, będąc zespołem gorszym. Po prostu tak się mecz ułożył, no to jest tylko sport, tu zdarzyć się może różnie. Z Częstochową prowadziliśmy 2-1 w setach, tak? Ale gdyby ten drugi przy stanie 1-0 Chełmiec wygrał, to skończylibyśmy ten mecz w setach 3-0 i mecz by się skończył dużo szybciej, 3 punkty, a tak przegraliśmy po tiebreaku 2-3, więc chcąc, nie chcąc, różnie może być. Ja jestem zdania, że tu mecz z Baryczem Janków Przygocki to będzie takim meczem, którym dziewczęta nasze po prostu udowodnią same sobie. Na odbicie. Tak, one same sobie udowodnią. Przegrały tam, zdarza się, ale teraz wygrać będą chciały po to, żeby się podbudować tak dla samych siebie. Później tutaj 18 mecz z Wolejem Wrocław. Powiem wam, derby to derby, zawsze może być różnie, ale tutaj też zdecydowanym faworytem jak dla mnie jest Chełmiec i nie wyobrażam sobie wręcz tego, żeby tu Chełmiec tego meczu nie wygrał. Oszczędzaj gardło. Paweł, to oszczędzaj gardło, a ty Paweł sprawdź, bo ja powiem szczerze, Janków Przygocki? Gdzie to jest? Janków Przygocki? Tak. Panie kolego, mapy zaraz zobaczymy i ja panu powiem, gdzie jest Janków Przygocki. To mi tu trąci Wielkopolską, ale może się grubo mylę i za co przedstawicieli Baryczy, przepraszam, Janków Przygocki. No ja też mam dylemat, żeby to określić na mapie. Janków Przygocki jest, proszę państwa. No to już zmniejszamy, bo tam... No zmniejsz, bo... No tak, mówię, Wielkopolska, tak. Od nas, jakbyśmy wyznaczyli trasę, tu gdzie jesteśmy w tym punkcie, czyli na przykład Hala Mistrzów na przykład, daję przykład związany z naszą drużyną, Hala... Nie, tutaj,
przejść do konkretów, bo czas nas goni. Dobra, wiesz co, lećmy do trzeciej ligi, nie? Też zerkam tutaj pod kątem Chełmca, dlatego że grają tam juniorki, które częściowo też występują w pierwszej drużynie. Dokładnie, niecałe 2 godziny, 20 minut jazdy, 177 km. Ale to pijesz po to, żebym nie napisał kolejnego artykułu typu 4,5 godziny jechały, 45 minut grały, tak? Nie, teraz będzie dwie. Turystyczny wypad. Teraz będzie 2 godziny jechały, w 3 setach grały. O, widzisz, i tu pewnie pani Krystyna cię za to polubi. I po godzinie gry pod prysznic i w doskonałych humorach powrót do domu. Jak będzie taki tytuł, to proszę, tam Kuba dopisze autor cytatu. Poczekaj, zmienię kropkę i na pewno będzie inaczej. Wszystkie prawa zastrzeżone. Tak. Wszystkie prawa zastrzeżone. W każdym razie w tej trzeciej lidze Chełmiec Wodociągi Wałbrzych, grając w ostatniej kolejce, pokonał KPS Świdnica 3-0, wysoko w setach 19, 15, 11. Tyle tylko punktów zdobyły zawodniczki KPS-u, no ale to też zdecydowany faworyt z Wałbrzycha. W połowie w składzie tego zespołu to zawodniczki, które też zasilają drugą ligową drużynę, także mają duże doświadczenie. Podoba mi się na przykład na rozegraniu Zanna Głowacka, dobrze pamiętam nazwisko, kurde, cały czas mi się to nazwisko w głowie zostało po pierwszym meczu, który tutaj miałem okazję transmitować. I no, Paweł, no, młoda dziewczyna, juniorka, która sobie świetnie radzi jako rozgrywająca także w drugiej lidze, gdzie pociągnęła grę przecież po tym, jak miała słabsze momenty, Aleksandra Druciak. Tu w trzeciej lidze jest podstawową rozgrywającą, więc każdy mecz, w którym występuje, to jest dla niej tylko doświadczenie, które przekłada potem, bo ma mocną głowę. To mi właśnie się podoba w tym wszystkim. Potrafi te nerwy gdzieś schować, nawet jeśli one są, to ich nie widać. No i trzecie miejsce w tabeli Chełmca w trzeciej lidze. 2 punkty straty do Woloi Wrocław, z którym właśnie Chełmiec zmierzy się 15 listopada. Ten mecz będę miał okazję też transmitować, to jest środa. I to będzie taki bardzo fajny mecz, bo to będzie, patrząc na ten moment na tabelę, mecz pierwszej drużyny z trzecią. Także o której godzinie wiadomo? 17 godzina. Środa, hala Wałbrzyskich Mistrzów. W juniorkach młodszych porażka, no właściwie to zwycięstwo, tutaj źle patrzę, na wyjeździe Chełmiec wygrał w Jaworze 3-1. Najbliższy mecz 11 listopada tu w Wałbrzychu z AZS Wrocław, mecz o 10 godzinie. Młodziczki, obie drużyny grają w 6 lidze, tej dolnośląskiej lidze młodziczek. Młody zespół to są zawodniczki, które w dużej mierze jeszcze niedawno grały w mini siatkówce, więc one się dopiero tej siatkówki uczą, ale sobie radzą przyzwoicie. Naprawdę trzeba pochwalić, na przykład drugi zespół prowadzony przez trenera Mieczysława Strameckiego wygrał w swoim pierwszym turnieju drugiego cyklu. Watacha 2 Lubin pokonana 2-0, Lew Legnica też 2-0. Pierwszy zespół tak woli kronikarskiej ścisłości. Pierwszy swój mecz przegrał z Moz Wrocław, drugi wygrał z Sobieskim Oława. To tak woli przypomnienia, to tak zauważyć, że pan Mieczysław Strameckki odnosi ostatnio same sukcesy, jakby nie patrzeć. No radzi sobie, jest dobrym trenerem, lubianym. Doświadczonym trenerem. Tak, lubianym trenerem przez zawodniczki. Oprócz tego pedagogiem, nauczycielem, którego znam osobiście. I to raz, że też wymagają uczy w szkole, to fakt. Ale ciekawe, czy ja dobrze... Nie, no, słyszałem, no. Że uczy informatyki? Też, i tego uczy, tak. No, to jest dopiero... No, tu przyznam się, współpracuję z moim tatą, razem tam organizują konkurs dla młodych informatyków w powiecie wobrzyskim. No, a też kampania wyborcza jeszcze przed nami, tak. A też inna sprawa, że tu w tej hali obok nas prowadzi zajęcia ze swoimi zawodniczkami, także mieliśmy okazję... No właśnie skończyli. Tak, mieliśmy okazję też czasami przyglądać się takim wydarzeniom. Gratulujemy oczywiście. No oczywiście. Myślę, że Jakubie czas przejść do kolejnego punktu. Do panów KPS Chełmiec Wałbrzych. Tak. Fajny komentarz przeczytałem po meczu w Częstochowie. Dramat w trzech aktach. Aha. I to praktycznie tyle, co można powiedzieć, bo te kilka słów doskonale odzwierciedlają postawę Wałbrzysza. Niestety, którzy zanotowali kolejną, no, dosyć taką bolesną porażkę, bo w setach do 19, 18 i 19. Zgadza się. To świadczy o tym, że raczej nasi nie mieli za wiele do powiedzenia. Ale my o tym mówiliśmy, Bartku, tydzień temu, że nie będzie łatwo. Tak, ale widzisz, no ja patrząc na doły tabeli. Doły tabeli. No. Właśnie o to chodzi. Częstochowa na dole tabeli. Chyba walka o utrzymanie nas czeka. Fabian Kurzawiński, rozmawiałem z nim, zresztą bardzo mnie cieszy. Bardzo mu się podoba nasz program, właśnie z innych aren ogląda. Też zwrócił na to uwagę. Kilka dni temu urodziny. Tak, też właśnie chciałem to powiedzieć. Tuż przed meczem, nie? No i mówił, że trochę boi się tego meczu w Częstochowie.
Ja i wtedy, słusznie, jak się okazuje. Tak, ja wtedy, ale mówię też, że tutaj to może wynikać z różnych powodów. Nie tylko samej umiejętności gry, bo zawodnicy grać w siatkę potrafią, przecież to nie jest tak, że oni nie umieją tego robić. Ale tak, opowiadał mi o tym, że drużyna jest niska, że brakuje mu wysokich zawodników na siatce, że to są młodzi zawodnicy, różnie to wygląda, raz zagrają lepiej, raz gorzej, ze względu na samą charyzmę też i umiejętności, takie podejście do meczu, tak jakby wiary we własne możliwości, czasami trochę przesadzone, czasami trochę niedowartościowane, prawda? No i on się trochę obawiał. Ja znowu z drugiej strony... No, dowartościowanie buduje, boisko, buduje zwycięstwo, nie? Mówi, jak nie ma zwycięstwa, no, też trudno uwierzyć w swoje siły. Zgadza się, ale mówił, że no, chce zrobić wszystko, żeby ta drużyna nie musiała walczyć o utrzymanie. Tak bezpośrednio w samym końcówce sezonu być gdzieś tam w bezpiecznej strefie. Przed meczem twierdziłem, że powinni sobie poradzić, ale nie dałbym głowy, że warto lekceważyć Częstochowę, bo to był zespół, który bezpośrednio w meczach z Chełmcem Wałbrzych zawsze stawiał nam wysokie wymagania, no i różnie to bywało. Może to jest przyczyną, że po prostu są zespoły, z którymi niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy formie dyspozycji, bo poprzedni sezon przecież nie graliśmy źle, oni byli w walce o miejsce pierwszej trójce, ale jednak my nie graliśmy źle. To i tak było nam z nimi bardzo ciężko. I to chyba jest moim zdaniem takie pierwsze wytłumaczenie. Że, no, może są po prostu zespoły nieosiągalne w tym momencie. Nie tyle. No, no masz... nie do końca o to mi chodziło. Bardziej o to, że po prostu czasami, niezależnie od tego, na którym miejscu w tabeli jesteś, są zespoły, które ci nie leżą swoim stylem gry, wiesz, fizycznością na przykład, charyzmą i tak dalej, i tak dalej. Sobieski Żagań nam leży, bo w najbliższej kolejce u siebie Sobieski Żagań, no nie Sobieski wiem, Arena. Będzie bardzo ciężki mecz, powiem ci teraz, ale to może nawet nie tylko dlatego, czy nam leży, czy nie leży. Bardziej chyba dlatego, że no, po prostu my jesteśmy... No swoje spotkanie, nie? Z Grabią, która też z nami wygrała, tak? Więc no, to nie jest... Tu, ale chodzi mi, ja patrzę się, skupiam się zawsze tylko na Chełmca. Mhm. Chcesz, patrz na siebie zawsze w tych przypadkach, bo drużyna przeciwna, okej, okay, może być mistrzem świata, ale jak ty masz dobrze poukładany zespół z umiejętnościami takimi, które pozwolą ci powalczyć, to zawsze masz szansę wygrać. Taka jest prawda. Tu uważam, że Chełmiec się powinien skupić tylko na sobie. Smutne trochę jest to, że mamy tylko 5 punktów, prawda? Tak. 7 wygranych setów z 14 przegranych, ale to jest mecz, który moim zdaniem trzeba powalczyć o zwycięstwo, bo potem może być bardzo trudno się podnieść psychicznie po takiej porażce. Tym bardziej, że zaraz potem kolejny mecz w Wałbrzychu, nie? Kuba, a co tam u młodych naszych siatkarzy? No juniorzy wygrali w Kudowie Zdrój, są na trzecim miejscu w tabeli, następny mecz grają 19 listopada w Bielawiance, trzecie miejsce 8 punktów, 5 meczy na pierwszych dwóch miejscach Gwardia Wrocław, pierwsza, druga drużyna, to też tak powiem ci całkiem dobrze, juniorzy młodsi, dwie drużyny tutaj występują w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi, pierwszy zespół wygrał w Jaworze 3-0, drugi wygrał w Wałbrzychu z Ikarem Legnica 3-1, w tabeli czwarte miejsce Chełmiec 1, szóste miejsce Chełmiec 2, ta pierwsza drużyna Chełmca w tabeli Ligi Juniora Młodszego 12 punktów, więc do drugiej drużyny traci tylko 2 punkty, to jest do Jelcza Laskowice, pierwsza drużyna wydaje się na tę chwilę chyba poza zasięgiem, bo 6 spotkań, 6 wygranych meczów i Gwardia Wrocław z 18 punktami pierwsza. Ale patrząc na młodych siatkarzy, jest jakaś przyszłość... No jest. Oczywiście to rok w rok mamy sukcesy w siatkówce młodzieżowej. Zobaczcie, że... Ja zawsze cenię sobie Tomka Botwiny. Właśnie chciałem wspomnieć zespół Tomka Botwiny, Darka Ratajczaka w zeszłym roku, tak? Tak. No, i Mariusza Jerzyka. Dokładnie, ale zobaczcie, że właśnie te najmłodsze roczniki Chełmca też znowu są dobrze poukładane, bo młodziczki, druga liga w drugim cyklu, więc to jest liga, która pozwoli im walczyć o ewentualny finał ten ogólny, skąd się potem będą wywodziły drużyny, które będą grać dalej w Mistrzostwach Polski. I teraz wygrana porażka w tym pierwszym turnieju drugiego cyklu. 4 takie cykle są. Pierwsza drużyna zawsze awansuje, ostatnia zawsze spada. Więc to jest wysoko. W pierwszej lidze grają młodziki, nie? Dwie drużyny. To też jest bardzo istotne. I pierwsza drużyna, widzisz, wygrała, przegrała. Natomiast druga drużyna swoje mecze 2 niestety przegrała. No i zobaczymy, jak to dalej będzie się to uczyło. Jeśli się nie mylę, panowie, to jeszcze czekają nas derby 11 wśród młodzików, bo pierwsza i druga drużyna tych młodych się to jest junior młodszego, ale tak. Co jest najzabawniejsze, czy będziemy dalej mówić, to są siatkarze klasy z 4 liceum. Trenerów Ostrowskiego i Ratajczaka, więc... A nie Gorościka? Nie, Ratajczaka i Ostrowskiego. No Radek Ostrowski, z tego co pamiętam, prowadził z Tomkiem Gorościkiem.
każdym razie i na pewno w każdym razie. Dobrze, w każdym razie panowie, mamy derby klasowe i jednocześnie zespołowe w tym samym zespole 11 o godzinie 12:45 w hali Wałbrzyskich, mistrzów, ten bezpłatny. Tak, tak. Chciałem powiedzieć szczerze, że chociaż faktycznie pierwszemu zespołowi nie do końca się wiedzie zgodnie z oczekiwaniami, a także zgodnie z tym, co oglądaliśmy w okresie przygotowawczym, bo okres przygotowawczy przyniósł nam spore nadzieje na powtórzenie tych wyników już w rozgrywkach ligowych, no to faktycznie od wielu lat ta praca z młodzieżą jest, moglibyśmy powiedzieć, wzorowa. Ale też Fabian Kurzawiecki powtarza cały czas jedną kwestię, że pod względem organizacji finansowania klubu i możliwości, jakie teraz ten klub daje swoim zawodnikom, boi się jednej rzeczy, że dochodzimy do sufitu możliwości klubu, że bez większego wsparcia finansowego ten klub nie będzie w stanie przełożyć swojej gry na lepsze wyniki sportowe niż to, co było choćby w zeszłym roku, bo tych najlepszych naszych młodych zawodników już wyciągają stąd inne kluby z pierwszej ligi, choćby nawet te lepsze z drugiej ligi, no a nawet jeszcze lepsze akademie podparte drużynami z Plus Ligi po to, by móc dawać szansę tym młodym zawodnikom. No to troszkę dziwię, że jeszcze Bartek Mackowski ale on miał już to odejść, to tak? Jest tak naprawdę, było już takie zakusy. Tutaj po prostu... Został, nauki? Znaczy nie, myślę takie bardziej zdroworozsądkowe podejście. Fabian też tłumaczył kiedyś, że po prostu tak się jakoś spróbowali dogadać z zawodnikiem, by jeszcze ten kolejny sezon tu pograł, by grał cały czas. By nie było takiej sytuacji, że pójdzie gdzieś i będzie tam siedział i przebijał się od nowa, bo teraz jak pogra ten kolejny sezon, to pójdzie o rok doświadczony, będzie starszy, łatwiej będzie mu pewne rzeczy zrobić, skończy szkołę w międzyczasie i idąc dalej po prostu będzie w stanie ogarnąć sobie trochę lepszą pozycję wyjściową. No i to jest dobre podejście, bo po co się pchać na siłę, jak można skończyć pewien etap na miejscu, wiedząc o tym, że tu dalej się nie da zrobić nic. Iść do przodu i wtedy już łatwiej też się rozstać z klubem, prawda? To jest chyba taki fajny przykład właśnie takiej harmonijnej, powiedzmy nawet kariery, od takiego najmłodszego zawodnika, bo nie wiem nawet, czy nie zaczynał u Piotrka Wierzbickiego w Kinderkach. Tak mi się wydaje, ale to być może nas Piotrek Wierzbicki albo Fabian Kurzawiński poprawią, ale wydaje mi się, że zaczynał w dwójkach wieki temu właśnie w Kinderkach. Ja tak swoją pracą nie jedno pokolenie siatkarzy. Zresztą tutaj bardzo fajna współpraca między tymi klubami funkcjonuje już od lat. I formalna, to... i nieformalna także tutaj. No zgadza się, tak to o czym ty to mówisz? No w sensie takim, że... Nieformalna. Chodzi mu pewnie o to, tak, że wiesz, klubowe współpracują ze sobą. No tak, no to formalnie jest tam jakaś umowa. Nie są zżyci ze sobą. A nie, no to znają się jak łyse konie, oczywiście. Tak, no dokładnie, bo to, tak. Zanim ta umowa formalnie została gdzieś tam zawarta, to już pewne rzeczy działy się wcześniej, prawda? Także to trzeba przyznać, że ta miłość do sportu i koleżeństwo względem siebie sprawia, że po prostu jest im łatwiej. Ale to też dobrze, bo to pokazuje, że w takich warunkach można zbudować coś fajnego i naprawdę dobrze to wygląda z boku. Nie? A poza tym... I to się chwali, ja wam powiem, bo powiem też taką sytuację, która miała przez wiele lat miejsce chyba w wałbrzyskiej piłce, że tak kluby to tak tymi młodymi zawodnikami to tak nie za bardzo się chciały dzielić. Tak? Dzielić. No, to a tutaj widać, że tu jest fajna ta współpraca. No i dzięki temu jest łatwiej osiągnąć wynik, to inna sprawa. Tak, no i powiem na koniec, co mnie bardzo urzekło, bo jakiś czas temu jeszcze moja córka należała do Kinderwonej, ale niestety zmieniła na taniec, bardziej chciała sama z siebie zmienić na taniec, ale byłem na zakończeniu sezonu właśnie dla tych dzieciaków, na które przychodzą rodzice. Niesamowita atmosfera, niesamowita zabawa, spotkanie z siatkarzami, wspólne grillowanie, zabawy, mecze, no naprawdę... Ty słuchaj, super. On cały czas mówi, ugościli mnie, tylko w inny sposób. Ja w zeszłym roku byłem poproszony, żeby przez Piotra Wierzbickiego, żebym zrobić kilka zdjęć, czy nawet kilkanaście zdjęć do kalendarza. Nie wyszło to, że tak powiem, do końca zgodnie z moimi oczekiwaniami, chociaż Piotrek później mówił, że wszystko jest okej. Niemniej powiem wam, że jak się spotkaliśmy w hali Akwazdroju, no to ja byłem zaszokowany liczbą zawodników i zawodniczek. To szło naprawdę w olbrzymią liczbę. Tak. Ja myślę, że to jest taki malutki dosyć klubik z niewielką liczbą grających, dzieci, a tu nagle cała ta trybuna... Wielka rodzina. No właśnie, to mnie zaskoczyło, to mnie mocno zaskoczyło. Również kadra też pokaźna
pracująca ale wiesz, w tym klubie. To też pokazuje... Mówię o kinderkach. Tak, jasne, ale jak tak ostatnio pokazujemy te mecze na antenie sportowego Wałbrzycha, często przychodzę tam odpowiednio wcześniej, ja widzę wśród tych ludzi uśmiech cały czas. Niezależnie od tego, czy tam drużynie idzie lepiej, gorzej, jak to się przekłada na wyniki sportowe, to ta otoczka dookoła, która jest, prawda? Strefa kibica, zabawa z dziećmi, wiesz, nastawienie takie pozytywne do tego, co dzieje się. Pan szaleje, że tam zawodnikom nie idzie i przegrywają, nie? Wszyscy ci, którzy siedzą właśnie z tymi dziećmi, tam przychodzą, nagrywają zdjęcia z meczu, zawodnikom robią zdjęcia, z dzieciom robią zdjęcia. Ci ludzie, którzy pomagają przy organizacji tych rozgrywek młodzieżowych, często pomagają też przy organizacji samego meczu, mówią do mikrofonu, zmieniają wyniki na tablicy. No fakt, jak się przegrywa, zawsze trudno, ale przychodzi taki moment przed meczem, przychodzi taki moment po meczu, gdzie jest ta chwila refleksji, było, minęło, trzeba pracować dalej. I jest cały czas uśmiech, jest cały czas radość z tego, co się robi. Być może to jest takim kluczem do sukcesu, bo chyba trudniej by im było to przełożyć nawet i na te takie pozytywne relacje, gdyby tam nie było tej chemii i tej radości w tym wszystkim. Boks. I też powiem Wam... Kawału nie będę opowiadał o boksie, który już opowiedziałem. Trzy takie tematy, o których wspomniemy. Ja powiem Wam tak. Fragmencik rozmowy pokażę Wam tutaj z Zuzanną Gołębiewską, która jedzie niedługo na Mistrzostwa Świata, ale to za moment. Z tych gołębiewskich. Tak, z tych gołębiewskich. Więc ktoś, kto interesuje się boksem, zna Pawła na pewno Gołębiewskiego, wielokrotny mistrz Polski. Chociaż nie reprezentujący naszego regionu tak naprawdę. No zgadza się. Stąd, ale nie reprezentujący. Tak, ale walczący dla barw klubowych z innej części Polski. Ale niemniej jednak, Zuzanna Gołębiewska niedługo wyjeżdża na zgrupowanie Mistrzostwa Świata w Armenii. W Erywaniu dokładnie. Impreza zaczyna się 21 listopada. Ma trwać do 5 grudnia. Już na koncie brązowy medal Mistrzostw Europy, już na koncie mnóstwo innych sukcesów Mistrzostwa Polski. Dziewczyna, która ma lat 15 w kategorii kadeta, pierwszy rok startuje w kategorii kadeta, 2 lata może startować w tej kategorii wiekowej, do 54 kg wagowo. No, młoda dziewczyna, która walczy, w sumie boksuje od 2 lat, jeżeli chodzi o uprawianie dyscypliny sportu. Od 1,5 roku jest już w kadrze, non-stop. Pewnie to jest predyspozycja rodziny. No, oczywiście, tak? No to nie ma co ukrywać, na pewno jakiś talent odziedziczony. Ojciec też jest raz, że trenerem, 2, także karate, więc jakieś tam dodatkowe umiejętności potrafi przekazać. Wartości nie tylko te sportowe, ale mentalne. To jest to, jak rodzice są w środowisku i potrafią pokierować dziecko, to jest naprawdę niesamowity bonus. Ale to pewnie, tylko zobacz, to jest, widzisz, co jeszcze ciekawe, to Zuza ma brata bliźniaka, tak, Jakuba, który też boksuje. No fakt, trudniej mu się przebić w tym męskim boksie, jest zdecydowanie troszkę trudniej. Kategoria 46 kg, też kadet. No ale już ma kilka medali złotych otwartych turniejów Mistrzostw Polski lub jakichś miejskich. Teraz będzie się starał przebić na Mistrzostwa Polski w przyszłości. Też chce się dostać do kadry. Żeby w ogóle, widzisz, tak jak pytałem Zuzy w rozmowie, żeby się dostać w ogóle do kadry, to tak, musiała najpierw przejść eliminację do Mistrzostw Polski, zdobyć medal Mistrzostw Polski, później przejść eliminację do Mistrzostw Europy, zdobyć medal Mistrzostw Europy. W międzyczasie zainteresowała się oczywiście też tym kadra, żeby na stałe ją wspierać. Teraz jedzie na Mistrzostwa Świata, no to chcąc nie chcąc, to jest niesamowite. Co ciekawe, potrafi zmieniać pozycję w trakcie walki, instynktownie potrafi boksować w swojej standardowej pozycji, powiedzmy prawa ręka. My zaprezentujemy tu jakiś kawałek rozmowy? Tak, zaraz Wam pokażę kawałeczek rozmowy, całość będzie można obejrzeć w osobnym pliku na kanale Sportowy Wałbrzych TV przy okazji prezentacji właśnie zawodniczki. No ale może chociaż fragment teraz faktycznie zobaczcie. Twój tata przed dzisiejszym spotkaniem opowiadał mi o tym, że jesteś bardzo wszechstronną zawodniczką i potrafisz walczyć w 2 różnych pozycjach. Ale z tego co wiem, trenujesz dopiero 2 lata. Jak w takim razie potrafiłaś osiągnąć taką perfekcję, żeby umieć sobie radzić i w takiej, i w tej odwrotnej pozycji? Bardzo dużo czasu poświęcamy właśnie na te 2 pozycje, nie tylko staramy się skupiać na jednej pozycji. Przez co też lepiej się wpaja. Inaczej też
podczas tarcz jest, a później inaczej wychodzi. No tak, a powiedz w takiej sytuacji, jeżeli na przykład wychodzisz na ring podczas pojedynku z nastawieniem, że walczysz w tej swojej podstawowej, ulubionej powiedzmy pozycji, to zmieniasz ją w trakcie walki, czy potrafisz to zrobić tak intuicyjnie na przykład podczas samej, nie wiem, sytuacyjnej sytuacji podczas pojedynku? To wychodzi samo, to nie jest kontrolowane, to jest po prostu tak, jak mi będzie wygodnie, tak sobie stanę i ja nie myślę na tym, kiedy zmieniam pozycję, po prostu ona jest. Czyli jest to naturalne, a to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. Zuzia szykuje się do wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Wyjazd już niebawem, turniej rozpoczyna się 21 listopada, potrwa do 5 grudnia. Rozumiem, że twoim marzeniem, celem być może też jest zostanie do samego końca, do tego ostatniego pojedynku w walce o złoty medal. Oczywiście, no wiadomo, jak każdego sportowca, no to złoto jest najważniejsze, ale takim ogólnym marzeniem to jest olimpiada, zdobyć olimpiadę niż świata, ale to z czasem. No, ambitna dziewczyna. Fajnie ambitna, to wygląda. Ale słuchajcie, wiecie, to też trzeba pochwalić takie podejście, bo zobaczcie, młoda dziewczyna, rano wstaje do szkoły, trening, uczenie się, szkoła, trening, uczenie się. A jest jedna rzecz, o której wam jeszcze nie powiedziałem, uwielbia konie. Ma w domu dwa konie. To już w ogóle niesamowite. Zostaliśmy zaproszeni właśnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ona uwielbia spędzać czas wolny właśnie z końmi, pojechać sobie na przykład gdzieś na jakiś spacer, chwilę odpocząć, zresetować umysł, wrócić do treningu. Popatrzcie, sama ile czasu potrzeba poświęcić na to, żeby się uczyć, ile na to, żeby trenować. Dobrze, to kontynuujmy ten boks, ale chyba raczej w wydaniu męskim teraz. Parę słów może o Jakubie byś powiedział. Jakubie. Kuba Kśpiet, nadzieja wałbrzyskiego sportu, a przede wszystkim Imperium Boxing Wałbrzych, zawodnik, który już od dobrych kilku lat jest reprezentantem naszego kraju. Tak, teraz dostał powołanie na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 22, Czarnogóra, miejscowość Budwa. Też ciekawie, jak sobie tam poradzi na razie póki co. Całkiem dobre występy na arenie krajowej i reprezentacyjnej w tych meczach, szczególnie międzypaństwowych. Widać, że potencjał duży. Ja tak szczerze to nawet nie spodziewałem się, że to jest jeszcze mimo wszystko tak młody zawodnik. Wiesz? Myślałem, że to już jest trochę tak bliżej tej seniorskiej enklawy, no ale może chyba też mamy szansę zobaczyć go przynajmniej w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich, które przecież no już niebawem. Zobaczymy. No ja też zapraszam Was wszystkich na Międzynarodowy Turniej Boksu, Marburgowe wydanie, 2 grudnia, Hala Wałbrzyskich Mistrzów. Kilka ładnych godzin transmisji, pierwsze walki już od godziny 12:00. To co? Może teraz szachy, Jakubie? Tak, to jest, wiesz, wiadomo, to jest taki szachy kołowe, ruch kołowy. No, Paweł, Wiktor Kania, reprezentant wałbrzyskiego klubu Hetman Wałbrzych, startuje w tej chwili w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski Juniorów, zawody w Pokrzywnej. Zawody, które też są rozgrywane właśnie systemem twoim ulubionym. Trzy rundy do tej pory rozegrane, dwie wygrane, jedna porażka. Udało mu się zwyciężyć z Szymonem Wasilko z Oławy oraz Grzegorzem Rabendą z Krakowa. Porażka z Andrijem Diachekiem to rozstawiona turniejowa jedynka. Więc tak naprawdę tutaj ponoć dobrze to wyglądało. Gdzieś czytając informacje na Facebooku po prostu dostrzegłem komunikat, że ta wygrana tej turniejowej jedynki była po bardzo zaciętej rywalizacji. Szanse dla Was do wielkiego finału oczywiście jeszcze są. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeśli tylko jakieś informacje dostaniemy, na pewno o tym powiemy następnym razem. To tak a propos szachów, nie tylko już Paweł Artur Kowalczyk, on zakładał, czy współzałożyciel naszego Hetmana, wyjechał do Niemiec i tam właśnie rozgrywa 7-rundowy, 4-dniowy turniej szachów klasycznych. Pozdrawiamy serdecznie Cię, Pawle. Mam nadzieję, że na następny z innych aren dostaniemy jakąś informację, jak Ci ogólnie w całym turnieju poszło. To tak na szybko jeszcze. Karate Kyokushin, Maja Leś, otwarty Puchar Polski w Limanowej, IKO Nakamura Polish Open 2023. To jakiś czas temu już się odbyło, ta informacja do nas dopiero dotarła. Trzecie miejsce
w silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju. Trenowana zawodniczka jest pod okiem trenera taty, Mariusza Lesia, który ostatnio też jest nauczycielem w czwartym liceum, uczy klasach mundurowych. Ogólnie czwarte liceum dzisiaj się bardzo dużo przewija w naszym programie. Kuba, chyba też jesteś dumny jako absolwent czwartego liceum, co? Z tego co wiem, w tym tygodniu koszykarki 3x3 zespołu szkół numer 5 imienia Maksymiliana Titusa Hubera zdobyły srebrny medal. No to gra. Ale to powiem w przyszłym tygodniu, bo dowiem się szczegółów. Żeby nie tylko tutaj się przewijało czwarte, no, bo na arenie tutaj sportu młodzieżowego ponad podstawowego to są takie trzy szkoły, które wiodą prym, czwarte, drugie ELO i piątka z ogrodowej, czyli popularny mechanik. Tak jest. No, to w przyszłym tygodniu się przygotuję. Okej, czekam, będę czekał z niecierpliwością. Maciej Król, pływak, tak. Szkoła czwarte ELO, międzynarodowe zawody w Gerlitz. Na nazwisko przestało, królem jest, bo właśnie zdobył 5 medali. Tak, 5 złotych medali. Szkoda, że przy czwartym zamknięty. No dobra, mniejsza z tych. Nie, nie wchodzi. Te szczegóły opowiesz nam później. Kiedy zamknęli? No przecież basen przy czwartym już od dawna jest zamknięty. No co ty, moja córka jeździ ze szkołą na zajęcia do czwartego liceum. No to chyba otworzyli, bo pamiętam, że z tego czasu Przemek Kamiński z klubu UKS Alfa Wałbrzych skarżył się, że mają jedynie dostęp do akwazuru, który jest obiektem jednak dosyć drogim. No tak, ja wiem. Dziesiątka zamknięta, 21 od lat już zamknięte. Moja córka ze swoją szkołą jeździ do czwartego liceum na zajęcia. No to powiem ci, ja to muszę sprawdzić, bo pamiętam jeszcze w zeszłym roku Przemek Kamiński, trener i założyciel klubu UKS Alfa Wałbrzych, denerwował się, że został tak naprawdę jeden obiekt. Było tak, to prawda. Być może coś się zmieniło. Obiekt basenowy został naprawiony, zrewitalizowany. Ale to już kilka lat temu było. Tak, tak. Natomiast służy, wiem, bo moja córka tam jeździ na zajęcia. Dobra. 200 może metrów. Na razie uczą się bez wody, ja nie wiem. Nie, bo ostatnio przewróciła się w szatni, na pilnie dzwoniła pani wychowawczyni, żebym przyjechał z suchymi rzeczami, bo się Julcia przewróciła. A to się przewróciła w szatni, na jakiejś plamie bokej, dlatego była mokra. Tak. Ty sprawdź, co ona robi naprawdę w tym czasie. Moja córka jest bardzo energicznym dzieckiem, z czego się bardzo cieszę oczywiście, natomiast no, ma to jakieś tam... Po mamusi, młoda osa. Dobra, ale idźmy dalej. 200 metrów, styl klasyczny. 200 metrów styl Maciej dowolny, Król. Tak jest, tak. 100 metrów styl klasyczny, 4x50 zmiennym płyną klasykiem, 4x50 w stylu dowolnym w sztafecie. Wszystkie medale złote, no występ naprawdę dobry. No jako czwarte ELO, a jako klub? Znaczy się generalnie, powiem ci, że... Czwarte liceum ma swojego Michaela Phelpsa. Bo mamy tych klubów tutaj troszeczkę w Wałbrzychu. Jest UKS Szafir, jest UKS właśnie Alfa. Tu, gdzie jesteśmy w Mosicze, też szkółki, nie znam nas jeszcze dokładnie, ale tu kilka szkół. No jest Delfinek jest, przecież za ścianą. Tak, także... ale to generalnie Delfinek jest zdominowany właśnie przez szkółki pływackie. Rozumiem. Dobrze, to powiem ci, sprawdzę to na przyszłość, bo tak jakoś się dziwnie poukładało, że przez tych kilka lat współpracy z różnymi klubami sportowymi, jak sportowemu Wałbrzychowi jako takiemu nie udało się jeszcze takiej stałej współpracy nawiązać z żadnym klubem pływackim, co jest ciekawe. Może mimo różnych starań. Weronika? Weronika Kołomańska-Magdziarczyk, to było właśnie UKS Szafir Wałbrzych, Przemek Kamiński, UKS Alfa Wałbrzych. Weronika, polecamy się do stałego kontaktu i pisanie do nas o sukcesach, a my będziemy je publikować. Dokładnie. Na koniec, ale nie dlatego, że najgorsze, tylko dlatego, że najciekawsze. Akademia Górnik Wałbrzych Koszykówka. I powiem wam tak, zaczniemy od tego, że Maciej Kmiecik został powołany do kadry wojewódzkiej U14. Zawodnik trenuje pod okiem trenera Pawła Domorockiego. Domorackiego. Znowu nie Doma, tylko Domorackiego. Popatrzcie, dyrygent. Popularnego Domara, no też to... nauczyciela czwartego ELO. Zobacz, jak to się przewija. W każdym razie 11 listopada w przerwie meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Dzikami Warszawa w hali Orbita
będzie uroczyste wręczenie nominacji, między innymi właśnie dla Macieja Kmiecika, który tam będzie odbierał te nominacje, będzie walczył w reprezentacji Dolnego Śląska na arenach krajowych. Zbliża się nam niedługo wiele tych imprez, łącznie z Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży kończąc. W finale też na Dolnym Śląsku między innymi, więc być może kiedyś w przyszłości na takiej imprezie Maćka zobaczymy. To tak jako ciekawostka, ale powiem Wam coś jeszcze bardzo ważnego. No, bo ja właśnie o takich młodych koszykarach też chciałem Ci dodać. Tak, to dodasz. To co tutaj się będzie działo, to wiesz o tym? Później. A to też jest ważne, bo pewnie Michał był zacznie. Michał na pewno będzie oglądał, natomiast później, dlatego że chcę dokończyć wątek, coś co do tej pory dawało mi się takie trochę abstrakcyjne, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony nie tylko jakością występów młodej drużyny górnika Air Team Wałbrzych, co generalnie pomysłem powstania tej ligi, bo jest, chodzi mi o turniej ligowy Central European Youth Basketball League. Tak to się chyba powinno powiedzieć, dobrze lub niedobrze. W każdym razie chodzi o... Patrzę na Bartka, bo uczysz, nie? Musiałbym zobaczyć, jak to jest zapisane, ale... Politycznie ok. Central European Youth Basketball League. Nie? Central European. European, nie? European. European Youth Basketball... Nie, youth jako młodzieżowy. Tak, normalnie mam zapisane, zaraz w web dostaniesz. U13, nie? Górnik Wałbrzych grał ostatnio w takim turnieju, rozegrał 5 spotkań. 3 z nich wygrał, 2 przegrał. W tym konkretnym turnieju to się bodajże gdzieś w Czechach musiało odbywać, bo popatrzcie, SBK Handlowa, Inter Bratysława, BKNK Ostrawa, Średni Pisek i Sokol Prask... Kurde, jak to przeczytać w ogóle? W każdym razie skończyli na trzecim miejscu. A uczyłem się czeskiego kiedyś. No Prask... Matyczko na patyczko. Praski, Praski. Ahoj. Chyba tak. No. Trzecie miejsce w tym turnieju po 3 wygranych. Tutaj mieli duże problemy, na przykład z Interem Bratysława przegrali 45-104. Zresztą widać duży... Kuba, ale to, że oglądałeś Krycika po czesku, to nie za to się uczyłem czesku. Krytek. Na studiach miałem czeski przez 2 lata. Nie, nawet coś tam ponoć umiałem, ale... Ahoj. Tak dawno temu było, że wiecie... Dobrą noc, dobry wieczór. Ja oglądałem czeską dobranockę. Wiesz, na pewno zapamiętałem, żeby nie mówić w Czechach szukam. O, to prawda, tak. Oraz, że przystanek to zastawka, a autobusowe odchody to, no, to już lepiej... Pozor wlak. Tak, ale pozor. To są takie fajne słowa, które gdzieś tam zostają w głowie. W każdym razie, patrząc na rozegrane spotkania, które tutaj już ma Górnik za sobą, w ogólnej klasyfikacji top 5 zajmuje 4 miejsce. Jest na ten moment najlepszym klubem z Polski, bo na miejscu 5 został Zielona Góra. Na tę chwilę prowadzi Inter Bratysława ze Słowacji, potem jest Waleczniczy Decin z Czech i Śliczny Pisek z Czech na miejscu 3 Soki, ale ja muszę chyba oddać Ci Paweł głos za chwilę, bo te czeskie nazwy to mnie doprowadzają do stanu pewnej błogości, ja się po prostu nie potrafię... Dobrze, że nie miałeś jakiejś węgierskiej, nie? Powstrzymaj. Ja byłem w zeszłym roku przez tydzień na stażu na Węgrzech, to nauczyłem się tylko jednego zwrotu. Egeshegedre. To jest na zdrowie po węgiersku. No to bardzo ciekawe, wiesz? Egeshegedre. Egeshegedre. Tutaj jeszcze też klub się chwali. Mikołaj Tomczyk 99 punktów, Dominik Liczbiński 84, Aleksander Jechna 20. To jest suma punktów z tego turnieju, które teraz było rozgrywane. Arek, wiem, że pytałeś, czy potrzebujemy jakieś materiały. Tyle mi się udało wyłuskać, jakbym o czymś zapomniał, na pewno podeślesz, bo wiem, że dajesz... Arek Lenda. Tak. To ja może a propos Arka Chlebdy, bo Arek Chlebda skontaktował się ze mną w ubiegłym tygodniu, ponieważ Arek ogląda również nasze programy, co nas oczywiście cieszy. Rozmawialiśmy 2 tygodnie temu o koszykarzach na wózkach Górnika Toyota Wałbrzych. A propos tego, co mówiłeś pewnie, tak? Wtedy rozmawialiśmy o tym, że zawodnicy oczywiście niepełnosprawni i zastanawialiśmy się na temat tej liczby punktów, jaka może być łącznie na boisku. Ile osób może przebywać na boisku, głównie, wiadomo, że tutaj występuje liczbowo taki sam zespół. 5 zawodników zawsze. Ale to, co Arek mi przekazał, liczba punktów odnoszących się do niepełnosprawności maksymalnie 14,5 punktu na boisku.
I zaczyna się od jednego, potem 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, aż do 4,5 punktów. Mówisz o zawodniku, indywidualnych przyznanych punktów. Tak, za niepełnosprawność. Za niepełnosprawność. Tak, i tutaj właśnie między innymi wspomniał Arek o twoim dobrym koledze, nawet Paweł, przyjacielu, tak. Pawle Bielu, który ma, za wiadomo, że nie ma obu nóg, w wyniku wypadku stracił obie nogi, to jego jakby punktacja wynosi 3,5. I to, co powiedzieliśmy, nie może ta liczba przekroczyć 14,5 czyli punktu. Czyli trener tej chodzonej piłki koszykowej ma dodatkowo jeszcze zadanie, żeby pilnować tej punktacji, oprócz tego, co nie musi... Nie chodzonej, tylko na wózkach, to jest inaczej. Tak, ale to się mówiło. Nie, chodzona? Nie. No Paweł, nie rób. Przepraszam. Koszyków. Na wózka. Tak. I nasz górnik Toyota, który 2 lata z rzędu miał brązowy medal. Tak. No ale też czytałem troszeczkę tutaj, że ten zespół został przemeblowany, troszeczkę zawodników, kilku zawodników odeszło. A czy Arek się mówił coś na temat właśnie tego, dlaczego co niektórzy odeszli, czy to tam wynikało? Nie, to Arek mi tylko pisał o tej punktacji, ale ja też gdzieś tam troszeczkę poszperałem. Dziękuję, Marek. I na przykład doczytałem się, że obecnie kapitanem jest Heniu Fortoński, którego też serdecznie pozdrawiamy, rocznik 1957. Czyli sport dla wszystkich. Tak jest. Gratulujemy, winszujemy i w ogóle... No, ale Heniu jest takim człowiekiem orkiestrą, tak? Ja Henia znam od wielu, wielu lat i naprawdę pamiętam jeszcze, jak jeździł na rowerze, objeżdżał Europę i północną, i południową. Także nie tylko koszykówka, jeszcze dawny start Wałbrzych i medale tutaj w ramach drużyny wałbrzyskiej, bo później był też Impel Wrocław i tak dalej, także zdobywał też medale dla zespołu wrocławskich. W innych dyscyplinach. I teraz Paweł, masz czas dla MKS. MKS Młodzi Koszykarze, dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 6 młodych koszykarzy dostało stypendium sportowe burmistrza Czarnozdroju. Serdecznie gratulujemy, brawo chłopaki, tak trzymać. Druga sprawa to jest taka, że właśnie 11 listopada, Święto Niepodległości, tu na tej hali w Czarnozdroju odbędzie się dwa spotkania się odbędą. Jedno o godzinie 10, gdzie właśnie nasi szczabieńscy młodzi koszykarze podejmą Turów z Zgorzelec, i o godzinie 12:15, gdzie zmierzą się z Gimbasketem Wrocław. Oczywiście serdecznie zapraszamy, trzymamy kciuki za koszykarzy, za trenera Michała Bożymskiego. Oczywiście, jeżeli macie wolny czas i chcielibyście przyjść na spacer do Szczawnowca, zajrzyjcie do hali, pokibicujcie młodym koszykarzom, naprawdę warto. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję. Kropeczka nad i. Czyli powoli koniec programu, ale zanim skończymy, powiemy o jeszcze kilku rzeczy. Po pierwsze, najważniejsze rzeczy, że cały czas licytujemy na fanpage'u Sportowy Wałbrzych TV trzy rzeczy. Pierwsza to jest piłka z autografami piłkarzy Zagłębia Lubin i trenera. Jest też medal. Niereformowalne. Lubiny. Lubin. Jest też medal trenera Adriana Mrowca, tak. A wcześniej piłkarza, który Jakubie zdobył. Tak, trzecie miejsce w Ekstraklasa piłkarska Ruch Chorzów 13-14, jak dobrze pamiętam, tam jest napisane na medalu. Tak. Medal brązowy, no świetny wynik. Fakt, że już dawno nie widziałem Ruchu Chorzów tak wysoko, to dwa. Zmiana trenera była w tym tygodniu. Jan Wosi, legenda tego klubu, został. No to też ciekawe. I trzecią rzecz, którą otrzymaliśmy z Unii Jaroszów od Daniela Buda. Tak, bardzo Ci dziękujemy. Ręcznie robiony zegar z litego kawałka drzewa. Fajnie zaimpregnowane, to muszę powiedzieć. Fajnie zaimpregnowane, ręczna robota, też również na fanpage'u. I teraz uwaga, co najważniejsze, wszystkie te pieniądze, które zbierzemy z licytacji, przekazujemy na chorego Oskara 17-letniego, który ma chłoniaka Burkita. No i najważniejsza rzecz, nawet jeśli nie jesteście kibicami piłki nożnej, a chcecie nam pomóc w akcji, możecie zakupić przez Allegro albo również zadzwonić do nas, przywieziemy za 10 zł skarb kibica, których zostało kilka jeszcze set chyba sztuk, jak się nie mylę, więc w związku z tym cały dochód, który to, co zostało, przeznaczamy właśnie ze skarbu kibica również na leczenie i pomoc w leczeniu Oskara. Także bardzo prosimy, włączcie się do akcji, jeżeli chcecie gdzieś tam nam pomóc to rozprowadzić, to również chętnie byśmy się polecili. No i to by było tyle.
pięknie skończyłeś. Dziękuję. Inaczej niż zwykle. To był program Z innych aren. Gościliśmy jak zawsze tradycyjnie na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczarnie Zdroju. Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szwór. Kłaniamy się. Dziękuję.